Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Dobra, co my tam sobie ostatnio robiliśmy? Co robiliśmy, czego nie robiliśmy? To jest lepsze pytanie. A więc, coś chciałem ostatnio zrobić, tylko nie pamiętam, kurde, co. Zrobiłem sobie rozpiskę. Tylko mi te notatki oczywiście uciekły, więc standardowo. Dobra, już mam. Powiem szczerze, ogarnąłem sobie te nawiki i teoretycznie nasz osiołek się pojawia w 5 dni. Nie wiem, czemu ja go nie widziałem wcześniej. I również dzisiaj powinien być w dzień księżyca, ale go nie ma. Ale go dziada nie ma. Przynajmniej jeszcze go nie ma. I tak, co my tutaj mamy? Czy my możemy coś tu wykonać? W teorii możemy. Piasek rzeczny i kawałek kamienia. To nie możemy, bo nie mamy chyba piasku jeszcze ogarniętego. Jak tam nasze pypki wyglądają? To jest lepsze pytanie. 82, 24. Możemy sobie coś nowego ogarnąć. Skład alchemiczny. Co to jest? Projekt stojak alchemiczny. No, mamy to. Bierzemy. Teologia. Tutaj wszędzie potrzebujemy niestety 5 pypków niebieskich, więc tego i tak nie ogarniemy, więc teologia na razie pas. Dziennikarz, to nas też nie interesuje. Wszędzie szkurdy niebieskie, No tutaj niby broń możemy sobie ulepszyć, ale to jest ostateczność chyba w tej chwili dla nas. Przynajmniej mi się nie spieszy do tego. No właśnie. Piła tarczowa, 10 pypków nadal. No i jedzonko oczywiście standardowo. Dobra, ej, no to w takim razie myślę, że pozbieramy sobie dzisiaj troszeczkę rzeczy. Czemu to nie działa? O, teraz już działa. Troszkę grzybków, bo musimy mieć więcej staminki. No ta stamina jest niestety dla nas w tej chwili problematyczna. Nie daj Boże, byłby taki problem, że w tej chwili by nam osiołek wleciał. To nie miałbym nawet jak sobie zregenerować tej staminy. Dobra, trzeba to ugotować. A tylko 5. Lipa. A jak tam w ogóle nasze warzywka, które tam miały sobie rosnąć? Czy to jeszcze rośnie? Ja to muszę podlewać czy coś? Chyba nie. No i dupa. I brak staminy. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest dobre. Chyba lepiej jagody zbierać. Mniej problematyczne. Dobra, osiołka nadal nie ma. Nadal dziada nie ma. Więc weźmy się za robotę. Czy my północ już zwiedziliśmy do końca? Chyba nie. Więc na pewno też się udamy na północ. Kurczę, w ogóle tutaj tak jeszcze nie był, ale... No byłem chyba. W ogóle jest jakieś przejście, czy nie? Nie, nie ma przejścia. Jeżeli sobie zbierzemy, to jest jakby nie patrzeć nasz składnik, składnik jedzonka. Samo tutaj, nie wiadomo co tutaj jest. O, właśnie. I to jeszcze, co to jest? Pień. To nie. Nie wiem dlaczego, ale pozwalają nam zrobić tutaj skrzynkę, to jest bardzo ciekawe. Ej! No wiecie wy co? Tak się nie robi. Albo ja nie słyszałem. I to już z błędem chirurgicznym. Co? Ej, co robi to ciało tutaj? Czy ja go nie wyrzuciłem, czy ja go nie widziałem? What the fuck? To jest stare ciało jakieś. Wow, ile to momenta daje. Ej, no to ja to muszę do rzeki, no. Nie będę z pewnością tego brał. Może do tego osioł nie przyjeżdżał, ale czy ja bym nie zauważył ciała? Weźcie mi powiedzcie, czy ja naprawdę nie zauważyłem ciała? Czy ono się zbugowało po prostu? Bo już naprawdę nie rozumiem tego. Kurde. Lipa. Lipa. Dobra. Idziemy na północ. Tam, gdzie chcieliśmy iść. Czekaj, to była północ?
Nie była północ, to był najpierw zachód. Dopiero potem północ. Idźmy z kwinka, a Shira się gubi. No ale musimy wybaczyć, jest pierwsza w nocy. Niecała pierwsza. Jestem na kawie. Zrobiłem sobie kolejną kawkę, bo w sumie skończyłem pracę o 23 czy 22. Więc 23 od razu sobie to może ziele złapiemy, o ile gdzieś tutaj je znajdę. Dla tego naszego karczmarza. Nie karczmarza, dla kupca. I grzybki polecą. Ori zaraz będzie i ciało. Dobra, zbieramy te grzyby. No, miałem iść na zachód i nie pójdę, bo zaraz będzie ciało. To Helipton. Ja to widzę. Widzę tą roślinkę, tylko jak tam dojść? To jest pytanie za milion punktów. I chyba za późno ogarnęliśmy to ciało. Dobra, to może jednak nie wracamy. Dałem przejście na zachód. Ale chyba go nie widzę. Może widzę? Chyba widzę. Dobra, widzę to, co chciałem znaleźć. Ale tędy nie przejdę. Jestem ciapąg. O, tędy przejdę. Nazywało czkawkowe ziele chyba, prawda? Może ja to nie wybrałem wcześniej. O! Czkawkowa trawa, nie ziele. I czy to jedno wystarczyło? Postacie. Kupiec tu był. Czkawkowe trawy. No rozumiem, że 3 to jest trochę. I zaraz mamy mszę. Mszy trzeba pamiętać, bo jakby nie patrzeć, teologia, ogólnie wiara i tak dalej dosyć sporo dają nam atutów nowych. No ale cóż, dobra. Idziemy na północ. Mamy całą noc przed sobą, trochę grzybów, trochę tych borówek, czy tam jagódek. Jak zwał, tak zwał. W ogóle coś świeciło? Tu jest piasek, jakieś różne krzewy, kwiatki. Mniejsza o większość. Dobra, jesteśmy tutaj i wchodzimy w tej chwili na las przy rzece. Na północ nas jeszcze nie było. Trzeba to zmienić. Idziemy na północ. Co my tam znajdziemy? Na północny zachód możemy przejść. Więcej bagien. Cóż to? No jest to, co chciałem wiedzieć. Jest ruda żelaza. A to co to jest? Jakieś ruiny? Aha. Możemy kamień wydobywać chyba. I marmur. Kurde, ile rzeczy. Tu jest woda. A to co to jest? O, i tu możemy coś naprawić. Czym ty jesteś? A ta w lesie. Bryberka kamienia, skład żelaza, skład kamienia, pień. Nie fajno. Możemy wykopać tylko. Czy ja to mogę naprawić? Nie mogę, ale mogę tu wejść. I mogę tu spać. Dobrze wiedzieć. Gdzie to jest? Kopalnia jest tu. Tutaj jeszcze ta kopalnia mnie interesuje, bo tutaj są różne rzeczorki. Kopalnia jest pełna toksycznych gazów. Gdybym tylko mógł znaleźć kogoś, kto nie musi oddychać. To nie mam pojęcia. Czaszka? Może czaszki trzeba się zapytać. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Dobra, to był węgiel, tu już byliśmy na pewno. Idziemy odprawić mszę. Co wy na to? Bo w ogóle ule jeszcze są. Ale już chyba wyjedzone przez nas. To jeszcze nie jest wyjedzone. Porzeczka, nie maliny. Nieborówki, nie maliny, porzeczka. Dobra, kolejne rzeczorki. Zbieraj.
Porzeczka jest dobra. Więcej porzeczki, więcej porzeczki. Nie mówiliście mi jeszcze, że jabłuszka można chyba zbierać. Teraz sobie pewnie też je zbierzemy. Jeszcze latynka sobie lata. No właśnie, tego nie naprawiłem, ej. Jeszcze ona posieka. Aha, nie mogę tego naprawić. Ale chujnia. Ale tu widzę coś, co chciałem wziąć. Tylko nie mam niestety durability. Wytrzymałości. Stamina, nie durability. Durability to jest taka wytrzymałość, wiecie. Tak jak na przykład durability ma w tej chwili, nie wiem, ilo. To jest durability. Miały kwiat, baszał won. Nie wiem, po co mi on tutaj w ogóle. Ej, czy tutaj to jeszcze jest dostępne? Nie. Nie wiem, czemu tam pszczoły latają jeszcze. Więcej porzeczki. No dobra, przydałoby się trochę ruszyć z fabułą. W ogóle już jest prawie 12. To może zróbmy w tej chwili tą mszę. Zaraz zapomnę i będzie dupcon. Dałoby się również ponaprawiać te rzeczorki. Ciała nie będzie. Jest tylko i wyłącznie msza. O, dzień dobry. Co mam zatem zrobić? Ponieważ jesteś teraz prezbiterem, powinieneś brać udział w naszych błogosławionych działaniach. Postanowiłem otworzyć przy katedrze stołówkę dla ubogich. Pomoże mi to poprawić mój wizerunek. Wygląda na to, że gdy są głodni, jeszcze wyraźniej dostrzegają moje piękno. Potrzebuję więc dużo do nich misek. A ty, jak widzę, masz tu koło swojego kościoła złoża gliny. Kolejny quest. Zrób na mnie trochę misek, a ja dam ci poradnik początkującego prezbitera. Zapewni ci on dobry początek, na dobry początek kilka niebieskich pypków. Chętnie też odkupię od ciebie chleb do stołówki dla ubogich. Po okazyjnej cenie, rzecz jasna. W końcu przemawia przeze mnie wola stwórcy. Zbieranie gliny oraz zbieranie piasku. Jakieś świece, opłatki, rutynowa modlitwa. Chyba rutynową modlitwę mamy. Nawet nie mogę mu tego sprzedać. Nawet nie miałbym chyba tych świeczników gdzie wsadzić. Dobra, tylko tak gdzieś wsadziłem modlitwę i nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie wsadziłem modlitwę, a zaraz się skończy dzień i zaraz będzie płacz i lament. Już się zaczyna płacz i lament. W ogóle to trzeba tutaj wsadzić. Ej, serio, nie wiem gdzie to jest. Robi się niebezpiecznie. No, to nie ma? Na pewno. Shit. Serio, robi się niebezpiecznie. No nie, proszę. Szybko na kupie trzeba się poślizgnąć. Szybko. Run, Forest, run. Gdzie to jest? To nie tu. Gdzie zostawiłem modlitwę? No cholera jasna. Tu jest. To bierzemy. A bierz wszystko. To też. Kwiatka zostaw. Tłuszcz weź. Szybko. Robi się noc. Szybko na kupie. Szybko. Walczymy z czasem. I na kupie. Ej, dobra, kupa jest spoko. Szybko. Zacznij modlitwę. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. Niezłe. A teraz pomódlmy się o błogosławieństwo. Niezłe. Bardzo prosimy o datki. Cudowe kazanie. No. Tyle? O, oni kasę dają. Ej, dobra, podam mi się to. Mogę jeszcze raz pomodlić się? Nie. Niestety nie. No dobra. Zaraz po to wrócimy. Mam nadzieję, że to nie zniknie. Mam nadzieję. To sobie zostawmy. Idźmy po ten pypek. Żółty. O właśnie, o powiarę.
Coś chciałem tu jeszcze zostawić, tylko nie wiem co. Taka trawa to może później. Wybierz jaki przedmiot zbadać. Tylko tak. Ej, nie mogę. Oh no. Ej, chwila, moment. Już nie mamy tego. A tu trzeba... Nie no, mamy czy nie mamy? Bo ja nie panie. Dobra. Żelazo. Topka żelaza. Przedmiot można złożyć na nic. Ło, ile pypciów. Nie pamiętam, jak można było stworzyć naukę. Jest. Niedobrze. Nie pamiętam. Młyn alchemiczny, warsztat kościelny, stojak alchemiczny, to wszystko drewnianą belkę potrzebuje. Warsztat kościelny to już chyba jest, czy nie? Może i nie. Może i nie, dużo desek potrzebujemy. Wygładzony blok kamienia, tego chyba też nie mamy jeszcze. To możemy tylko tak, mieszarkę ręczną zrobić. Mieszarkę ręczną oraz warsztat kościelny. 9 opołów, a i złożone części, tego też nie mamy. Fuck. Kurde. Ja chcę się pozbyć tego tutaj, no bo to naprawdę... Drewniana belka jest jak drzazga w dupie. Totalnie, jak drzazga w dupie. Skanawiara 1, uczestnicy 5, zabieram dodatki 18. No i fajnie. Nic tu nie ma, już teraz nie. Ty co tam? Aha, tobie trzeba na miski dawać, to nie chcę. Czy tutaj było już wszystko wzięte stąd? Było wzięte. Nie pamiętam, kurde blaszka, jestem czaszka. Jak się robiło tą naukę? A jeszcze właśnie, możemy to naprawić? W teorii możemy. Kawałek kamienia. To nie jest jakieś drogie. A może nam pomóc, bo być może będą od razu automatycznie te ciała wszystkie wprowadzane. Kostnicy. Dwie sztuki, proszę. Kurde blaszka, jestem czaszka. Niestety nie można tego nadprogramowo zrobić. No trudno. Wungiel też zostawimy. Dobra, naprawmy cię. No i git. Czy to się zrobiło teraz tu? Czy też musimy to zrobić? No nie róbcie sobie jaj. Prawda? Proste części, dużo prostych części potrzebujemy. I... Tutaj chyba deski, tak? Były deski? Nie, opół. Też opół? Tu kamienie. Ale też proste części. Dobra, no to... nie bierzemy się za robotę. Szkoda, że to nie działa do końca tak, jak chciałem. Czy moje zboże już urosło? Chyba urosło. Ano? Coś tam porosło. O, jak pięknie. Dobra. Kurde, ale rzeczorków. Elegancja Francja. Tylko nam zabraknie, czyli tutaj tych nasionek to tak 2 na 10. Tutaj tych nasionek tak 2 na 10. Cały czas jednego brakuje. To nawet więcej. 19 zboża. Tylko to zboże trzeba jeszcze przemielić chyba. To mąka jest potrzebna. Na chwilę to zostawmy. To mi nadal nie starczy. Tu też mi nie starczy. Czyli niepotrzebnie to i tak brałem. No, mogłem sam zobaczyć po prostu. Mniejsza. Mniejsza o większość. Dobra, mamy troszeczkę jedzonka pozbieranego. Gotujmy coś.
Nie mogę coś ugotować? Czy nie mogę? Jakbym miał filet z ryby, to bym mógł. Kotleciki z marchwi. Wow, one sporo dają. I bierę. 40 kotlecików. Dobra, luz. Ciekawe. To zostawiamy. Odpady rolne, to myślę, że tam będzie trzeba zostawić. Co jeszcze? Miody, 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 miody. Ale to za chwilę. Zatkajmy sobie trochę energii. Tak do 12. O, i od razu kotleciki wpadły. No i fajnie. Na razie chlebki albo mięsko możemy na razie odpuścić sobie. Jakie wspaniałe miejsce. Zamieńmy się. Moja kuźnia za twój dom, kościół i cmentarz. Bardzo hojna oferta, Kreswold, ale obawiam się, że... Myślał, że mówię poważnie. Przecież nie jestem skończonym kretynem, żeby mieszkać i pracować w tej dziurze. Fuj. Jesteś bardzo uprzejmy. Prawie jak rolnik. Nie jesteście przypadkiem braćmi? Haha, zdradzę ci sekret. Byłem kowalem, zanim sprowadzili się tu jego przodkowie. A teraz idziesz ze mną. Jestem aresztowany? Mamy kryzys w wiosce. Choradek zarządził w tawernie zabranie wszystkich mieszkańców wioski. Nie jestem mieszkańcem wioski. W wiosce pojawiły się wampiry. Grabarzu, spodziewamy się, że niedługo zaczną ginąć ludzie. Choradek potrzebuje specjalisty od zmarłych. Ruszaj. Jesteśmy spóźnieni. Pamiętaj, to twoja wina. Różo, dziękuję. Wszyscy łączymy się z tobą w bólu. Wszyscy wiemy, że cierpisz. Nuda. To była trzecia i ostatnia z ofiar wampira. Dzisiaj. Każdy z nas może być następnym, który go spotka. Łańcucha, syn farmera, Róża. To dopiero początek. Mieszkańcy wioski, czekam na wasze sugestie. Proszę, nie wszyscy naraz. Kosmo, zaproponuj coś pierwszy. Zaproponować coś? A, tak, oczywiście. Ludzie, wysłuchajcie moich słów. Tylko w tym tygodniu. Kosmo i brat naprawi wam werandę. O 15% taniej. Dorzucimy też prezent specjalnego drewnianego dziobaka od Tresa. O nie, to moja ulubiona zabawka. Biznes to biznes, bracie. No dobrze. Adamie, podziel się z nami swoją propozycją. Proponuję, aby przydzielić każdemu mieszkańcowi wioski dwóch strażników. Tydzień temu banda guli wypisała na mojej ścianie obraźliwe oszczerstwa. Adamie, to były dzieci z wioski. Trochę im nawet pomogłem. Z ortografią. Poza tym góle nie istnieją. Rety, drwalu, jakieś sugestie? Sugeruję wszystkim, żeby przestali zjadać martwe zwierzęta. Nic dziwnego, że widzicie wszędzie wampiry i inne bzdury. Zbierze korzonki i duszone liście. To jest sekret zdrowego ciała i duszy. Co? Odmówić sobie łódek w słodkiej marynacie? Nigdy. Strażu, proszę, nie pluj na podłogę. Czy chciałbyś coś może dodać? Jak najbardziej. Ludzie, czyście powariowali? Wygadujecie same bzdury. Przecież to oczywiste. Te odrażające czyny są dziełem mojego zaprzysięgłego wroga, szerszenia. Ale nie lękajcie się. Moja armia mięsożernych pszczół już jest niemal gotowa. Niedługo wypuszczę je w wiosce. To bardzo miło z twojej strony, pszczelarzu. Czy ktoś ma jakieś propozycje? Świetnie. Zebranie dobiegło końca. Możecie się rozejść. Wampiry w wiosce. Wampir terroryzuje mieszkańców wioski. Okej. Marsu wspomniał z wdzięczką. O. Grabarzu, możesz poświęcić mi chwilę swojego czasu? Posłuchaj. Czy mogę cię prosić, abyś przyjrzał się tej sprawie? To dość nieoczekiwana prośba, ale doceniam, że mi zaufałeś. Szczerze mówiąc, nie nazwałbym tego zaufaniem.
ale gdybym poprosił któregoś z mieszkańców wioski, to musiałbym dać mu dużą ulgę podatkową, a do tego nagrodę. Więc to chyba logiczne, że lepiej poprosić kogoś spoza wioski, prawda? Tak, logiczne. No i jesteś taką dobrą i wyrozumiałą osobą. Więc może zgodziłbyś się nam pomóc za darmo? Pomogę wam za wynagrodzenie. Pomyśl nad tym, jeszcze do tego wrócimy. Mam zbyt wiele pracy, żeby się tym zająć. Za wynagrodzenie. Liczyłem na odrobinę więcej współczucia w tak niefortunnej sytuacji, ale niech będzie. I wie łajdak. Pora wracać do domu i dobrze to wszystko przemyśleć. Ja wziąłem... Nie wziąłem. Aj. La la la, bum, łap, bebe, du, ba, bum. Też bym cię kochała. Dubi, dubi, la la. Kim ty kurde jesteś? Oblokowano nową technikę i otrzymano projekt Pieśń Panny Wdzięczki. Cześć. Co chcesz? Jestem grabarzem i chciałem ci zadać kilka pytań. Aha. Wiesz, ile razy każdego dnia ktoś mi mamroczy dokładnie to samo? Nie mam do ciebie czasu, chłopaczku. Wróć, kiedy nabierzesz trochę wiary w siebie. Wdzięczka. Ale... Ciao. Hej, przyjacielu. Mogę cię prosić na chwilkę? Co powiedziała ci panna Wdzięczka? Tak po prostu, że mam sobie iść. A, to zupełnie w jej stylu. Nie chcę rozmawiać z byle kim. Ja nie jestem byle kim. Jestem miejscowym grabarzem. A w dodatku proboszczem miejscowej parafii. Ja jestem poetą. Dobrze znanym w pewnych małych kręgach. Nazywam się Wagner. Przyjdzie dzień, kiedy przeczytam jej mój wiersz. A wtedy... Ale najpierw muszę go napisać, a tu katastrofa, nie mam papieru ani atramentu. Może zdołasz mi trochę ich załatwić? Okej, tu jest kod. Blokowano nową technikę i otrzymano, a tu dziennikarz. Jesteś bardzo spostrzegawczy w kontaktach z innymi. Wyłuskane przez ciebie detale składają się w opowieści. Masz też szansę uzyskać opowieści z dialogów. Wow. Pytaj, gdzie zdobyć papier i atrament. Możesz mieć ich trochę w swoim kościele. Możesz też je zrobić. Nie jestem przyzwyczajony do pracy fizycznej, ale tak uzdolniony człowiek jak ty z pewnością doskonale sobie z tym poradzi. Możesz też zdobyć trochę od starego astrologa. Chodził kiedyś każdego księżyca do latarni morskiej. Był moim dostawcą. Nim się kompletnie bez sensu pokłóciliśmy. Pytaj o starego astrologa. Jest stary i szalony. Ja zaś przez prawie trzy lata studiowałem na miejskim uniwersytecie. Uwierzysz, że okazał się idiotą? Powiedział mi, że Ziemia jest okrągła. Co za bzdury. Tak jest płaska jak patelia. Właściwie to naprawdę jest okrągła. O Boże, musisz go koniecznie poznać. Szalony astrolog i grabarz dwóch mędrców. Z tego mógłby być całkiem zabawny wiersz. Ten astrolog to chyba najmądrzejszy gość w okolicy. Może będzie w stanie mi powrócić do domu. Pomóc mi powrócić do domu. Aż chrypkę złapałem. Wow. Latarnia morska. Stoi na klifie na wschód od wioski. Od dłuższego czasu nie jest używana. Chwała martwemu koniowi za to, że jest otwarty. Napisz kiedyś o nim wiersz. Może nawet będzie w nim coś o tobie. Dobra. To jest to samo. No okej. Okay. A ty jak tam? Nie, no, nic z tego, okej. Okay. No dobra. Więc wracamy. Teoretycznie... Szkoda, że nie wziąłem sobie tych miotków, bym oddał temu szaleńcowi. W tym namiocie. W ogóle kurde, złapała mnie chrypa. Nie wiem czemu. Coś mi nachodzi na gardło. Ale cóż, czasem tak bywa.
Co my dzisiaj jeszcze będziemy robić? Co my dzisiaj zrobimy? Myślę, że możemy zrobić sobie właśnie to zejście do naszej krypty. Dokończymy sobie to z pewnością. A ta kupa tutaj stoi. Czy leży? Kupa leży. Kurde, ile tych kocenek. Porobić zapłacił za swe zbrodnie, obrzmiały stworze. Obmierzły stworze, Boże. Broń się. Pasterzu? Mówisz do mnie? Do ciebie, wstrętny wampirze. Szykuj się na śmierć. Pomóż tę moją żonę i pozostałe niewinne ofiary. Bardzo zabawne. Naprawdę myślisz, że całymi nocami wysysam z ludzi krew? Skoro tak, to dlaczego zawsze pracuję na pełnym słońcu? To niczego nie dowodzi. Możesz być wampirem mutantem. Jest tylko jeden sposób, by się upewnić. Zjedz to. Co? Surowy cząstek? Aha, odmawia. Złoczyńca zdradził swoją podłą naturę. Niech to. Zadowolony jesteś? Jak mawiał mój dawny nauczyciel zakonu łowców nieumarłych. Więcej. Nienawidzę cię. Właściwie, jeśli jesteś mutantem, to może czosnek też ci nie szkodzi. Eureka, wiem co zrobimy. Weź ten drewniany kołek i wbij go sobie prosto w serce. Jeśli zginiesz... Czekaj, mam lepszy pomysł. Znajdę dla ciebie prawdziwego wampira i dasz mi święty spokój. A co jeśli ci się nie uda? Będziesz mógł mnie zabić albo zjem cały cebrzyk czosnku, albo zrobię co tam sobie jeszcze wymyślisz. Umowa stoi, ale nie próbuj mnie wykiwać, bruda to poczwaro. Jego logika jest nie do obalenia. Powinienem chyba porozmawiać z zapierami, łańcucho, usnym farmera i różą. Pasterz jest debilem. Co to jest za debuff? Czemu ja dam minus 1 HP? Zjedzony czosnek, pali cię w ustach. Świetnie. Czyli może naprawdę jestem wampirem? Może naprawdę jestem wampirem? Jeżeli mnie czosnek pali, to coś w tym chyba jest. Dobra. Weźmy trochę węgla. I lecimy dalej. Ze sztabkami. Przynoście sztabek. Nie wiem, czy nie spartujemy, nie spartujemy. Dobra, proste części. Więcej. 24. Dobra, może być. Uj, ile te kotleciki dają. Animacja się zepsuła. O i w końcu zszedł debuch. Ja naprawdę stamina to pierdziela jak głupia. Dobra, jeszcze tam był opół chyba, no właśnie. Zwariował. Jeszcze z jeden. Dobra. Ej, gdzie jest moje ciało? Znak kobiety i znak mężczyzny w teorii powinno zwiastować ciało. Nadal go nie widzę. Nie ma ciała do ciała. Kurde, kamień był potrzebny. Nie mogę. Zróbmy to, bo nie wiem co to jest. Tu! Stanowisko do preparowania. Czyli to na razie nie jest nam potrzebne w sumie. Dobra, chodźmy po ten kamień, bo ja normalnie. Chyba, że gdzieś tutaj jest, to go od razu wydobądźmy. Wydobądźmy dziada. O, tu jest kamień, dobra, mam cię. Ej, dobra, czyli znak kobiety. Znak kobiety, prawda? Tak. Nie mam ciała. Tu nie ma ciała. Ciało X kliknąłem. Dobra. I mnie oszukała Wiki. Wykonaj. No i dobra, chyba jest zrobione.
Chyba jest zrobione. Więcej kotlecików powinno być już w domku, no ale my się prześpimy. O Jezu, i kotletów, ile kotletów. Potrzebowałem na pewno opału, dużo części metalowych i tych zaawansowanych. To też pamiętam. Dobra, na maksa się prześpimy. Żeby kolejny NPC? Na szczęście nie. Dobra, kotleciki mamy, wszystko mamy. Zostawmy to żelazo i resztę. Złożone mamy dwie. Trochę złomu. O! Opał 40, opół też jest. Że powiedziawszy, myślałem, że troszeczkę... Ej, to weźmiemy. Troszeczkę więcej będę miał tych rzeczy. Kurde. Żelazne dłuto, nie wiem nawet do czego to jest potrzebne. Drewniany klin. Dobra, klin też sobie zróbmy trochę. Nie wiem do czego, ale mogło się przydać. Zaraz zobaczymy w mapę, co my jeszcze tym musimy zrobić. Może zaczniemy jakieś questy może tak naprawdę wykonywać. No bo tutaj już nic nie mamy do odblokowania. Mamy glinę i miski, no. Pasta polerska. Koło garncarskie, no ale to mi nie jest aż nadto teraz potrzebne. Chowalstwo. Możemy broń sobie wyrobić. I też tego nie chcę. Rolnictwo też mi zbytnio nie jest potrzebne. I pisarstwo, no właśnie, pypki. Pypki mi są już potrzebne. Ohoho. Dobra, idziemy do kościoła. Idziemy do kościółka. No, żebym ja nie mógł trafić na gówno. Żebym ze trzy razy dolazł tutaj. Czy my możemy już coś innego tutaj budować, czy nie? Skrzynię tylko możemy. No to sobie wsadźcie. Dobra. Kurwa, czy ja muszę być takim deklem? Czy ja muszę być takim deklem? Opół to był potrzebny do tych złożonych. Jezu. Naprawdę. Ja jestem deklem. Deski. Dużo desek mi jest potrzebne. Shiro. Boże święty. No pamięć złotej rybki. Pamięć złotej rybki. Dobra. Deski. Zrobimy zdychę sobie nawet. Co mi tam? No co mi tam? No w ogóle tych pypków tam się coraz więcej zbiera, czerwonych i zielonych. A niebieskich, kurde, jak nie było, tak nie ma. Teraz mi te zakresy nie zabraknie. Oj, naprawdę, dramat. Z moją pamięcią to jest dramat, no ale mówię, to jest pierwsza 23 w tej chwili, no nawet mam screena podesłał, ale... Co ja zrobię? Co ja zrobię? A w planach mam jeszcze jeden odcinek? W planach mam jeszcze jeden odcinek, ale może, nie wiem, dam sobie spokój na razie. Po co tą kawę wtedy piłem? Nie wiem. Mieszarka ręczna. Idealnie pasuje tutaj. I oczywiście już cię na nic innego się nie stać. Wygładzony blok kamienia. Musimy sobie te złożone części jeszcze porobić. Zobaczmy, co to jest najpierw. Cóż to jest? Czarka... Naprawdę? Nic nie mogę z tym zrobić. Nie róbcie sobie żartów. Pozbieram to. No serio? Nic? Do jakiego grzyba mi to jest potrzebne? Ej, no bez jaj. Totalnie bez jaj. Rozwór chaosu.
Stóp uzyskania materiału do alchemii zombie? Co? Mieszanka ręczna? What? Zombie? Nie rozumiem. Nie wiem, czy chcę to zrozumieć. Ej, no naprawdę, no nie pamiętam, jak się to robiło. Naukę? Jak ogarnąć naukę? To jest jakieś wiki. Postacie, mapa, bohater. Techniki. To tak jakbym musiał sobie to... Wiedzieć, mi się wydaje, że jakieś książki wtedy chyba ogarniałem. Dodatkowo. Zaawansowanych części nie mam. Chyba musimy naprawdę zrobić to. Bo już nic innego nawet nie odblokuje bez tych niebieskich pyłków, a on tam chciał, z tego co pamiętam, właśnie... Właśnie te miski. Ile tych misek tam było? Bohater? Nie, postacie. Gdzie ty jesteś? 20 misek. Ty gnoju. Ile mich? Ile ty potrzebujesz tych mich? Że to jest to? Najwidoczniej. Najwidoczniej. Dobra, no chyba na razie starczy. Naprawdę jeszcze nie było osiołka? No kurde, on sobie w kurki... O, wilku, mowa! No właśnie, panie, dajesz. Zobaczymy, co on zrobi z tym ciałem. Aha. Najpierw gadu-gadu, tak? Raz, dwa. Trzy, cztery. Więcej marki dla osłów. Co ty tu wyprawiasz? Buduję akcję strajkową. Co to w ogóle znaczy? Mam dość bycia ciemiężonym. Nie przywiozę ci ani trupa więcej. A przynajmniej nie za darmo. Oto moje postulaty strajkowe. Po pierwsze, oczekuję poprawy warunków pracy. Na oliwienie kół wozu. Mam podziurki w nozdrzach ciągłego skrzypienia. Po drugie, żądam dni wolnych od pracy. Koniec z zasobami słoneczka. Po trzecie, oczekuję godnej pensji od ciebie. Te zwłoki nie są twoją własnością. To zasób naturalny. Należy mi się moja dola. Każde nowe zwłoki będą cię kosztować 5 markwi? Z góry? Markę możesz umieszczyć w skrzynce, z której będę ją zabierał. Jeśli odmówisz, możesz już zacząć szukać innego osła. Hola, nie ma tu innych osłów, haha. O ty gnoju. Ja ci kurwa dam marchew, żebyś sranie dostał. A teraz umieść marchwie w skrzynce. Ja cię kurwa umieszczę. Ja cię umieszczę, a w dupę sobie coś chciało. Głupi osioł. Głupi osioł. Kład żelaza to nie, drewniane kowadło, kowadło. O, możemy tylko kowadło zrobić, no właśnie, ej! To jest problem. Zaawansowano, właśnie, kurczę. A ja się jebałem z tym. Dobra, na razie z ciałami mamy, nie bez problemu, już nie mamy problemu żadnego. Nie mamy marki, nie mamy ciał. No i fajno. Idziemy jeszcze raz do katedry. Chociaż już powinienem odcinek kończyć. No. Kotleciki to schodzą jak głupie. Ej, to wiecie co, powiem wam serio, że chyba najbardziej mi się w tej chwili opłaca te kotleciki robić. I ogólnie marchę wsadzić. Dupę węża. Dramat. No dobra, no moi drodzy, no w takim razie... no już chyba dzisiaj nie zobaczymy. Co kryje to stanowisko? Bo jestem lama. Totalna. Ale przynajmniej markapki się tutaj widzę, że wyhodowały. Zboże też w sumie. Dobra.
Dobra, mamy to chciałem. Tylko miejsca nadal nie mamy. Miejsca nadal brak. Dobra, to na pewno włożymy tu. Te kotleciki na sekundę. Dobra. Sionka, czkawkowa trawa. Właśnie, kiedy jest kupiec? Pamiętam. Nie wiem, czy on z Quake'a właśnie nie był. Kurde, nie wiem, czy nie pominąłem. No dobra, no mamy w teorii... mamy w teorii już marchewki. Żeby dać temu dziadowi. No dobra, daj mu moje. Wolałbym chyba to przerobić. Wolałbym to przerobić na świetne kotleciki. 7-4, no i już tutaj nie mamy tego, kurde. O, ale to na przykład starczyło na dwie teraz. Czyli widzę, że głównie tutaj zależy od farta, czy nam wyleci tyle, czy nie wyleci. Dobra, dajmy temu osłowi jeszcze to, co chciał. Widzisz? To wcale nie takie trudne. Haha, to dopiero początek. Czy naprawdę musisz to robić tutaj? Tak, jestem prawem... Jakim prawem mnie krytykujesz? Drogi to dobro wspólne. Naciesz się moim manifestem. Miałem cię za dobrego osła. I nim jestem, ale nie dla wyzyskiwaczy. Dziadu. Dawaj to. Jeszcze olej do kół. No ładnie, ładnie. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach, jak nie wiem, o gra od was Shiromi. Oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej!